Piotr Wilczewski, mistrz Europy w wadze super średniej na 24 godziny przed pierwszą obroną pasa mistrza Europy z Jamesem DeGaylem. Hala Echo Arena jest oddalona jakieś 500 metrów. Zdaje się, że jeszcze nie byłeś na hali. Planujesz ją zobaczyć dzisiaj jeszcze wieczorem albo jutro przed walką? Nie, akurat dzisiaj mam plany takie, że mam gdzieś się przyjść wieczorem, ale na pewno nie do tej areny, chyba do katedry tutaj w Liverpoolu, także zobaczymy się, ale raczej na 100% nie. Będę miał okazję jutro ją zwiedzić. Humor chyba trochę poprawił, bo musiałeś znowu trochę uważać na swoje kilogramy, ale już dzisiaj po ważeniu solidny obiad i te humory mamy weselsze. No zawsze tak jest, że tą wagę jednak trzeba zrobić mniej lub więcej. I to sprawia może nie jakiś tam jakiś wielki problem, ale zawsze jakiś problem jest. Zależy też ile się tych kilogramów ma więcej. Także na pewno tutaj uśmiech na twarzy się pokazał, kiedy normalnie, swobodnie, już bez żadnego stresu mogłem sobie zjeść obiad. Było takie ryzyko, że w tym limicie możesz się nie zmieścić? Nie no, raczej nie no, ale tam kwestia to była taka, że może chwila nieuwagi, coś wypicie jakiegoś płynu więcej i mogło tam być problem 100-200 gram nadwagi, także tutaj raczej więcej nie chodziło nic w grę. W każdym razie chyba możemy powiedzieć, że w ciągu tych ostatnich dni, przez to, że uważałeś na tę wagę, organizmu swojego nie przeciążyłeś, nie osłabiłeś? Nie, raczej nie. Tutaj dietę miałem i do dobrego takiego, który mi doradza, to Paweł Wessner, który tam ma wiedzę ogromną, jeśli chodzi o takie sprawy. Krótko, bo to się tylko nie trwało, że tak powiem, nasze takie wspólne działanie, ale bardzo skuteczne, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że jutro, tak jak założył Paweł, będzie taki wybuch energii i powinno być dobrze. Jakie dzisiaj wrażenia z ważenia? Obserwowało je jakieś 200 osób. Ciebie za miło raczej nie przyjęto, ale też chyba tragedii nie było, na przykład porównując z tym, co potem spotkało Walijczyka Cleverley'ego. Tak, tu widać zainteresowanie jest dosyć duże. Podobało mi się. Mam nadzieję, że w Polsce, szkoda, że w Polsce takiego czegoś nie ma, bo tutaj show to było dopiero na wadze, co było pokazane. Faktem, że mnie tam nie przywitali, ale chyba gorzej przywitali Cleverley'ego, tak. Tam były gwizdy, jakieś słówka padły w kierunku jego osoby, także tutaj ja muszę powiedzieć, wrażenie jedyne jakie było dla mnie zrobiło to że na tą ceremonię ważenia przyszło tyle ludzi i że niekiedy w Polsce nie przyszło takie tyle ludzi na samą galę, a tutaj było tyle ludzi na ważenie. Na konferencji prasowej w środę w sumie zadano Ci tylko jedno pytanie. Bardziej pytano DeGaila o różne rzeczy. Przede wszystkim pytano też Cleverley'ego i Belli, bo oni walczą walkę wieczoru. Nie czujesz trochę, że Anglicy lekceważą Cię? Ja wiem, czy lekceważą, no bo raczej można go odebrać. I wydaje mi się, że po części jest to spowodowane też, że jednak ten mój angielski jest taki, jaki jest. I tam tłumaczenie to musiał koło mi siedzieć trener Andrzej Gimitrugi i tłumaczyć. Ale faktem można tak odebrać, że troszeczkę mnie zlekceważyli, że są pewni tego, że zwyciężę DeGail, ale to tak mówię, dla mnie działa motywująco, więc że jestem dobrze przygotowany i wyjdę jutro i zaboksuję, dam z siebie maksa. No mam nadzieję, że danie z siebie maksa tutaj będzie owocowało w ten sposób, że ta walka będzie dla mnie zwycięska. Właśnie też jakimś takim objawem może małego lekceważenia jest to, że już pytano na konferencji DeGaila o przyszłe plany, zresztą on sam już zdążył w ciągu ostatnich tygodni mówić więcej o przyszłych planach, niekoniecznie o walce z Tobą. To jest chyba też taki element, który sprawi, że Twoja mobilizacja będzie większa. Nie, no oczywiście, wiadomo, że tak jest, ale dzisiaj boksując i wychodząc do ringu i nie będąc pewnym, że się zwycięży, tutaj już jak w przypadku tego DeGaila, to nie byłoby sensu boksowania. On wierzy w to, że wygra, ja wierzę też, także tutaj zdecydują już później pięści i podczas walki. Musi być pewny, tak samo on jest pewny, ja i to jest cechuje pięściarzy, którzy chcą walczyć już o że tak powiem, największe lawy.